Cześć, cieszę się, że jesteś. Przed tobą kolejny odcinek z Hero0.pl20. Tym razem odcinek świąteczny i tak z okazji świąt Bożego Narodzenia oczywiście, powiedzmy, chcę wam złożyć życzenia, ale to może za chwilę, bo jeszcze zostały mi dwie ostatnie postacie do ocenienia. W ramach tego właśnie, powiedzmy, nazwę to projektem, w ramach tego projektu, w którym oceniałem bohaterów, którzy dali znać, że chcą zostać ocenieni, no a że zostały mi dwie ostatnie postacie, to właśnie to teraz wykonam, a później przejdziemy od razu do rzeczywistego kontentu przygotowanego na dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Pierwszym graczem, którego przeznaczyłem na ocenę na dzisiejszym odcinku, jest Eustachy z RT. Oczywiście zacznę od pozdrowień i właśnie złożenia najserdeczniejszych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. No a co do statystyk, bo w sumie to miałem zrobić, ocenić statystyki, no to są one, jakby nie było, dosyć w porządku. Wspomagacz 50% też robi swoje, broń rzucana jest, sam towarzysz jest bardzo dobry, ma wszystkie atrybuty poprzez siłę, kondycję, inteligencję, intuicję, co się bardzo ceni, jeszcze nie jest rozwinięty na maksa, a już naprawdę ma spoko umiejętności. Co do rozdysponowania statystyk, to ja bym rozdysponował to troszkę inaczej, bo jestem zwolennikiem, żeby trzymać równy poziom statystyk, mniej więcej równy na kondycji, inteligencji, intuicji, no a połowę z tych umiejętności, z jednych z tych atrybutów przekazać na siłę, czyli około 5000 kondycji, to znaczy 2500 siły, tak ja bym to mniej więcej dzielił, no ale suma summarum nie jest źle, jest broń rzucana, dobry towarzysz, wspomagacz 50%, więc jest spoko. Ostatnią postacią na dzisiejszy odcinek co do ocenki, w sumie myślę, że ogólnie co do oceniania ostatnią postacią, jest Makumba 2. Również składa najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. No a co do oceniania statystyk, to widzę, że one są mniej więcej równo rozdysponowane. Podobna ilość siły, inteligencji, intuicji i... czego pominąłem? Kondycji chyba, tak? No ale dobra, wszystkiego mniej więcej porówno. Nie jest to może typ statystyk, który mi za bardzo odpowiada. Ale spoko, sama ilość tych statystyk jest nawet akceptowalna, dosyć dobrze się prezentuje. Szkoda, że nie ma tutaj rzutek w wyposażeniu broni rzucanej. Towarzysz, jak na gracza z 96 poziomem, jest fajny, jest dosyć dobry. Dodaje nam siły, inteligencji, intuicji i kondycji, więc jest dobrze. Wspomagacze też 25%, więc tak normalnie, przeciętnie. I te statystyki też są po prostu normalne, no nie porywają jakoś bardzo, ale też nie są złe. Tyle by było właśnie co do oceny bohaterów. No a my przejdźmy do rzeczywistego kontentu na dzisiejszy odcinek. Co chciałbym wam powiedzieć na samym początku? Znaczy najpierw może skomentuję to, dlaczego tak jestem ubrany, bo wiecie, no tak z okazji świąt uznałem, że może warto się jakoś ubrać. Widzicie tutaj mój bohater, czyniu 16, jest w stroju elfa, bla bla bla, jakiś tam powiedzmy set bohatera, odświętna szata elfa mojego pomocnika świętego Mikołaja, bla bla bla, dwie części na pięć. No to ja uznałem, że też się jakoś odświętnie ubiorę, no i ubrałem złoty łańcuch na choinkę. No, tak. Elegancko, co nie? Zobaczycie, to będzie przyszłoroczna moda na święta. O ile się wybije na YouTubie, to wszyscy będą tak nosić. O, ale to od was zależy. Ale dobra. W każdym razie, co na dzisiaj? Może przejdźmy do tego, że tutaj trwa nam misja walki do eventu. Tak, do eventu, bo pewno jako jeden z nielicznych tych aktywnych dosyć graczy na Hero Zero, jeszcze mam naprawdę sporo eventu do wykonania, a mamy już 24 grudnia, w sensie w dniu, kiedy to nagrywam, tak? A dopiero 36% wykonane i jeszcze world do pokonania. No fakt faktem, miałem bardzo mało czasu przed świętami, sporo właśnie roboty, począwszy od szkoły i tak dalej, ble, 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 ale to nie jest istotne. Możecie oceniać jak chcecie. W każdym razie postaram się to zrobić, a wiecie dlaczego? Bo udało się w końcu zakupić multitasking. Udało się. I chciałem wam to nawet pokazać na odcinku, tylko cholerny sprzęt nie zawiódł. I w sytuacji, kiedy chciałem... wam to, w sumie to nagrałem, powiedzmy, kliknąłem przycisk nagrania, ale ble, 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 w pewnym momencie, punk, nagranie się wyłączyło i nie zostało to nagrane. W każdym razie mamy multitasking i tak jest, mamy dlatego też tylko jedną oponkę. Udało się zdobyć w sumie 100 oponek. Dobrze.
co do ligi, tutaj mam w sumie pewną przewagę i spróbuję gościa zaatakować. Mam nadzieję, że to wygra, bo na odcinku to różnie bywa. Tak jest, udało się wygrać chociaż jedną walkę ligową. W sumie 108 punktów tylko brakuje do tego, żeby znaleźć się w najlepszej lidze, w Hero Zero, lidze superbohatera. I tutaj mogę wykonać kolejny atak ligowy i powinienem to zwyciężyć. Tak jest. Tak jest. Mamy do zrobienia jeszcze 5 pojedynków. Zbierzmy sobie tutaj część tych atrybutów, bardzo malutką część, która jest w kryjówce. 6 minut, aż nam atakoboty powstaną, ale może uda się coś tutaj zwyciężyć. Teraz jestem znacznie słabszy, ale mogę poszukać nowego tak przeciwnika i mam znaczną przewagę. Więc znowu popatrzycie na kilka moich zwycięstw, mam nadzieję na kilka. No i tyle, jest dobrze. Op. Kilka zwycięstw, tak, jedną, bo znowu jestem znacznie słabszy. W sumie też powiem tak, że tutaj zbieram sobie części zamienne, żeby coś ciekawego kupić w widoku kryjówki, w widoku mojego domka i całej tej okolicy. No ale nie będę tego wydawał na jakieś części świąteczne, no bo wiecie, święta się skończą, bla bla bla, i to będzie zupełnie bezużyteczne, tak? Bo kto będzie świąteczne ozdoby nosił w kryjówce, nie wiem, w kwietniu, w marcu, czy tam nawet w lutym. Jeszcze zimowe jako tako, ale świąteczne. No właśnie, dlatego będę zbierał na coś ciekawszego. Tutaj widzę, nam telefon alarmowy miga. Mamy 2 punkty umiejętności do odebrania. Fajnie, fajnie. Jakoś to sobie podzielę. O tak, w taki oto sposób. Kurczę, no i powiem wam tak. Mam nadzieję, że skończę jeszcze ten event, że uda mi się to zrobić. No i tak w międzyczasie będę sobie szukał jakichś bohaterów, których mogę pokonać w pojedynkach, a ja wam opowiem o tym, co będę chciał robić też na następnych live'ach. Zapraszam was bardzo serdecznie właśnie do subskrybowania kanału, żeby no, przyłączyć się do live'ów, które są co wtorek o 19:19. A powiem nawet więcej, że teraz Hero Zero wprowadziło nowy serwer, w sensie tak zwany speed server, który trwa tylko miesiąc. No i na żywo, jak zazwyczaj bywało, że grałem po prostu w Hero Zero na PL20, tak, od najbliższego wtorku, dopóki speed server będzie, będę grał po prostu na speed serwerze. Dobrze. Ciężko jest tutaj znaleźć jakiegoś ciekawego bohatera, ale lada moment ktoś powinien się tutaj znaleźć. O, dobra, może tutaj ktoś nade mną prosto... No, minus 429. Dobra, olać pojedynki. Ważę, że misja walki jest wygrana. Znajdźmy sobie tutaj coś ciekawego, jakąś ciekawą misję, może jakąś dłuższą, którą spokojnie mogę pominąć wtedy za bateryjki, ale to się zaraz okaże, bo widzę, że ciężko jest tutaj znaleźć coś dłuższego z tych misji eventowych. Ta misja walki, nie tego szukam. No, kolejna misja walki, może tutaj? No dobra, niech będzie 9-minutówka, powiedzmy, żeby po prostu kolejną misję skończyć. Tak jest, misja zakończona. No i niech trwa kolejna. A ja powiem wam, że to by było tyle z mojej strony. Oczywiście teraz złożę wam bardzo serdeczne życzenia wszystkim moim widzom. Życzę wam wesołych świąt, pełnych radości, uśmiechu, miłości i ciepła rodzinnego. No abyście znaleźli, odkryli na nowo swoje wnętrze i doświadczyli ogromnego spokoju w czasie tych świąt, odpoczęli, no i z werwą później weszli w nowy rok 2018. Tego serdecznie wam życzę. Życzę również wam tego, aby spodobał wam się mój filmik, żebyście tam zostawili suba, nie przegapili kolejnych filmików, no i oczywiście też live'ów. No a z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym roku. Właśnie może na live'ie. Dobrze. Dobrego dnia, wieczora, nocy. Niezależnie kiedy to oglądasz. Do zobaczenia. Cześć.